Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho, to jest Grand Theft Auto Online i w dzisiejszym odcinku challenge od Derapera 118 brzmiący: weź cargo Boba i zaczep byle jaki pojazd, ustaw go na dachu mojej z banku i zeskocz nim na dół tak, żeby przeżyć i mam na to 5 żyć, czyli 5 prób. No dobra, byłem już na lotnisku, niestety cargo Boba nie było, ale może teraz sytuacja się zmieniła, więc opuszczamy tego anihilatora. No i zacznijmy, może faktycznie coś się wczytało, no jak poznajecie po minimapie, lotnisko jest pod nami. Ale daleko, daleko pod nami, o właśnie, gdzieś się tu powinien być helikopter. No może być teraz problem, moja ranga jest troszeczkę zbyt wysoka na pojawianie się cargo Bobów. No niestety nie ma nic. Czyli trzeba będzie szukać ratunku ewentualnie na lotnisku Trevora, ale kurczę, jak najszybciej się tam może dostać, może Luxor? Jest, dobra. Op. Piękny parkour, super lamo, piękny parkour. No i co, ale jak tam nie znajdę cargo Boba, to gdzie inaczej, kurczę, mogę położyć swoje łapska na nim? Holender, zachodzę w głowę teraz, gdzie jeszcze ewentualnie mogę znaleźć ten ciężki latający sprzęt? No bo ciężko będzie ustawić jakikolwiek pojazd na dachu Maze Banku bez cargo Boba właśnie. No dobra, no to co, no rozpędzamy tą maszynę. No chyba, że wyląduje z samolotem na dachu Maze Banku. Ej, no patrzcie, dwa się wczytały, ale nie cargo Bob, cholera. Dwa Mavericki. No dobra, lotnisko Trevora. W tamtą stronę gdzieś. Ale właśnie, moment. Teraz nawet nie mogę wejść w mapę, żeby sobie ustawić waypoint. A w sumie nawet dobrze, że odlatuję z tego lotniska, bo tam na dole kręci się jakiś świr. O, nie, dobra, ale tak przy okazji jeszcze zauważyłem, sprawdziłem parę ostatnio wrzuconych odcinków z GTA i challenge'y pod nimi brak. Albo pojawiają się dosłownie sporadyczne challenge'y, ale bez żadnych łapek w górę na przykład, czyli domniemam, że oprócz autora takiego challenge'a nikt więcej nie chciałby tego oglądać, więc czyżby to znaczyło, że GTA przestało cieszyć się jakąkolwiek popularnością na moim kanale? No, smucąca informacja. Smucąca dla tych, którzy jeszcze oglądają. Już prawie w sumie ile? 6 miesięcy nagrywam GTA? O, shit, albo i więcej nawet. Ja też w ogóle można się powoli zastanawiać nad anatomią upadku kanału Piechol Plays Games, no bo sorry. Nagrywam okrągły rok, albo nawet więcej niż rok, a liczba widzów nie przekroczyła jeszcze 1000, no. Inaczej, jakbym nagrywał dla pieniędzy, albo dlatego po prostu, żebym coś chciał zrobić ze swoim życiem pod kątem grania właśnie, no to w tym momencie już bym pakował manatki, no ale gdyby nie to, że samo nagrywanie sprawia mi frajdę, to już bym przestał po prostu. No ale póki frajda jest, to będę nagrywał dalej, no ale, no, powiedzmy, trzeba będzie nacisk położyć na inne funkcje życiowe, czyli na przykład na znalezienie lepszej pracy, lepiej płatnej, kupienie własnego mieszkania, nie takiego w GTA oczywiście, bo takie już mam, no ale takiego prawdziwego, coś może też nie kupno, bo zanim uzbierałbym na kupno mieszkania, no to ho ho! No, powiedzmy z obecnej pensji bym musiał zbierać, ale ja bym odkładał całość oczywiście, tak plus minus, wychodzi na to, że 40 lat może? Żeby kupić porządne mieszkanie? Nie, dobra. Spokojnie, trzeba zająć się challenge'em. Nie, ale naprawdę troszeczkę ostatnio spadła moja motywacja i mój optymizm, jeżeli chodzi o kanał na YouTubie. Inaczej, ja tu poświęcam czas, gram, wypełniam challenge'e, gram w takie gry, jakie sobie życzycie, żebym grał, ale no na kanale tego nie widać. No też można tutaj oczywiście doszukiwać się skopania mojego w kwestii reklamy kanału i marketingu. Coś mi się wydaje, że powinienem jednak zacząć od tego pieprzonego Minecrafta. Wbić powiedzmy 10 tysięcy widzów, jak niektórzy to robią, no i później podziękować tej serii zupełnie. Powiedzieć, klacki mi się znudziły, ale widzowie by zostali, podejrzewam. A najgorsze jest to, że kurczę, naprawdę mimo niskiej samooceny wydaje mi się bardzo, ale to bardzo mi się wydaje, że kurczę, niektóre materiały nagrywam lepsze niż ci, którzy mają po 100 tysięcy widzów. Kurde! The fuck! Nie, dobra, po prostu kiepska reklama. Nikt nie wie, że istnieje, nikt nie wie, że nagrywam. No, oprócz was. 680 osób na kanale, z czego wyświetleń średnio pod filmikami z GTA około 200.
Więc też można powiedzieć, że większa część mojego grona widzów nie chce już oglądać tej serii. Nie, dobra, ale jesteśmy nad lotniskiem Trevora, wyskoczmy sobie. No, mam nadzieję, że tutaj będzie Bobby, którego mógłbym przejąć, a następnie tylko pozostaje podczepić jakiś samochód i udać się na dach Maze Banku. Kurde, nic nie widzę. Nie, chyba nie ma. A może? Jest! Dobrze, dobra, spoko. Koniec tych smutków, poszczęściło się, jest Bobby. Zabij wszystkich członków gangu? Nie. Nie, wcale nie o to mi chodzi. Chodzi mi bardziej o wzięcie tego. Czemu? Co? No przecież. Do nikogo nie strzeliłem nawet. Ej, dobra, ale wiecie co, serio? Zaczepimy pierwszy lepszy pojazd, czyli na przykład ten tutaj przejeżdżający nieopodal. A może ten? Kurczę, strzelają do mnie, no co za mędy. Dobra. Jak tam podhaczone już? Nie? O kurde, dobra, ale chyba pułap mam dobry. No ej, no co tak szybko? No poczekaj, przecież nie chcę ci zrobić krzywdy. A też właściwie, kurde, on by musiał nie mieć kierowcy. No nie, no nie będzie traktorem skakać, to na pewno nie. Shit, no było bardzo blisko. Może było zahaczyć o druty wysokiego napięcia, no to już bym się sfajczył. Na szczęście taka sytuacja tutaj nie może mieć miejsca. Dobra, ale tak, serio, już wypatrzyłem sobie ten samochód, więc no kurde, wezmę go. No nie! Fucking shit, no! No oby był następny, oby był tam następny. Nie wiem po co ten waypoint, abym nie trafił w te 200 metrów jedną ze stron. Dobra, stój, stój. Nie zahamował nawet nie zwolnił. W ogóle nie, może zwróciliście uwagę, że pojawiło się coś nowego. Wyrzutnia fajerwerków. Która oprócz tego, że fajnie się z niej strzela, to praktycznie nie robi nic. O shit. Ktoś tu nie lubi fajerwerków najwidoczniej. Skrowało mnie potrącić. No i co teraz, kolego? Dobra, wiesz co, w sumie oddawaj to auto, musisz dostać na lotnisko, ale serio, coś mi się nie wydaje, że teraz pojawi się tam cargo Bob drugi raz z rzędu. Aha, sorry, dlatego nie odjechał, bo tu zahaczył. A tak to by spieprzał w podskokach pewnie. Ej, moment, czy mi się wydaje, że tam na minimapie jest jakiś... Kakatax. O, właśnie, znajomy, tak jest. Siema, masz okazję jedyną w życiu, żeby wystąpić w odcinku, pierwszy raz. Twój debiut, Kakatax. Co? Za ten... No nie, to nie jest Bobby. Dobra. Moment, czy to będę szybciej? Chyba samolotem, ale nie, dobra. Jak już wsiadłem, to polećmy tym pieprzonym Maverickiem. Na lotnisko, w centrum. Przynajmniej stamtąd będę miał troszeczkę bliżej do dachu Maze Banku, ale kurde. Jak mi się znowu nie pojawi cargo Bob, no to naprawdę nie będzie fajnie. Toż któryś raz, jak moja wysoka ranga, w sumie nie aż taka wysoka, powoduje, że jakiś pojazd mi się nie pojawia, a powinien się pojawić. Nie na północ, na południe, piecho, na południe, tam. O, dobra, ale wiecie co, w sumie skoro jestem helikopterem i on nie spadnie, to wyznaczmy sobie waypoint, żeby na pewno trafił w dobre miejsce. Zbyt dużo graczy tam się nie kręci w pobliżu, więc jest szansa, że jeżeli Bobiego znajdę, to bezproblemowo uda mi się oderwać go od ziemi i wziąć jakiś pojazd. Tylko tym razem już naprawdę największa doza ostrożności. No nie mogę sobie pozwolić na drugi, taki karygodny błąd. Za bardzo się podpaliłem na wzięcie tamtego samochodu i no, efekt widzieliście. No ale też teraz nie mogę się rozbić, bo później będę musiał biec z babcia taki hektar, no to troszeczkę czasu mi to zajmie. No, ale dobra, wiecie co, w sumie taki lot, to możemy sobie przyspieszyć delikatnie. Okej, dobra, lotnisko już niedaleko, więc trzymajcie kciuki, żeby pojawił się tam cargo Bob, bo inaczej nie wykonam tego challenge'a. Nie, no kurczę, musi się pojawić, że po prostu tu musi. Dobra, gdzieś... Nie, tutaj na pewno nie, to jest tylko samoloty ewentualnie. No ale kurczę, skoro podlatuję Maverickiem, to może właśnie Bobby się pojawi, no pustki, serio, no czy się wczyta coś jeszcze? O, nie, to raczej nie jest cargo Bob. Raczej na pewno nie. No niech to szlak. Dobra, ląduj, wysiadaj. No pff. Mogłeś lepiej.
Dobra, więc tak, zróbmy pyk. I jedną bombkę. Tutaj poleci druga, no i liczymy na jakiś naprawdę dobry respawn pojazdów latających. Cyk. Dobra, rozumiem, że oba, tak? Świetnie. Tylko teraz daleko będę musiał się oddalić, żeby pojawiło się coś nowego. Cholera, no ta policja akurat zupełnie nie jest potrzebna. Też ma... Ej, jest kolejny Luxor? Ej, czemu nagle trzy gwiazdki z jednej się zrobiły? Przecież nie wykonałem żadnego większego przypału teraz, żadnego morderstwa, nic. O, żeby mnie ten helikopter tylko nie złapał w pole widzenia, bo będę miał przerąbane. O, jakim cudem policjanci znaleźli się tak blisko, już na lotnisku, kurde. Dobra, Bobby? Niestety Bobiego nie ma, dobra, ma to wsteczny? Ma, dobra, to wycofajmy się delikatnie. Dobra, może już nie bardziej. Zaraz powinny zniknąć, ale co, ja będę tak patrzył prosto na miejsce, o kurde, dobra, widzą mnie. Trzeba się oderwać. Kurde, ale lecimy, jest dobrze. W stronę zachodzącego słońca. Jak w dobrym westernie. Ej, no kto do mnie strzela? Znaczy nie raczej, no podejrzewam, że policjanci. Kurczę, serio? Strzelacie do samolotu nawet? Myślałem, że jak oddalam się w powietrze... Oj, co, już przeciągnięcie? Takie to jest słabe? Czyż na takiej wysokości, jak się będę obracał, to nawet, kurczę, snajpą może mnie trafić, no... Ja! Bez przesady. Nie, dobra, ale jeszcze mi ścigają? Tak, jeszcze tak. Dobra, ale wypatrujcie razem ze mną, co tam jest na ziemi. Czy jest cokolwiek? Nie. No autentycznie nie ma nic. Oj, moment, tam jakiś cień. Chyba Bobby, dobra, wyskakuj. Dobra, może od razu spadochron. Bo jeszcze przy okazji, lecąc teraz w powietrzu, fajnie byłabym zgubił pościg. Ha! Bach, spadnę, co się spadnę. Wyląduję, mam nadzieję. Koło Bobiego i się okaże, że policjanci mnie po prostu zabiją. O, kurczę, widzą mnie, dobra, no to trzeba zrobić to szybko. No ale ej, no tam był cień od Bobiego. Czemu teraz go nie ma? Jeszcze policjanci, jak na złość, no... Nie! Niestety, Cargo Boba jeszcze brak. Dobra, ale nawrót. Weźmiemy ten helikopter, który tam jest. O, szyb! I wylądował. Pięknie! No nie! Kurde! Jaki pech! Że upadek z wysokości ponad 3 metrów przysporzył mnie o zgon. Dobra, dawaj to auto. Fajnie, że jak gościu widzi, że biegnę i chce ukraść, no to wtedy już potulnie zatrzymuje samochód. Ajajajajaj, dobra. Więc tak, tutaj klasycznie przeskoczyć. Hop. Super się zaczyna. Tak, połóż się niczym żółw na skorupie. No, tylko żółw nie ma takiej łatwości przeturlaniu się, jak ma ten samochód. Nie no, bo ja, wyobrażacie sobie, aby prawdziwe, te realne nasze samochody miały... O, jedyny jest i Bobby! Jakby prawdziwe samochody miały taką możliwość turlania się po prostu z dachu. Kurczę, to ludzie po dachowaniach po prostu by przewracali samochód i jechali dalej. Co prawda z wgniecionym dachem, z zarysowaną karoserią itd. itp. Ale... Ej, moment, właśnie. Żeby nie skopać. Więc skończmy tą dygresję. Wyciągnijmy haczyk. Jest wyciągnięty. I weźmy to, czym tutaj podjechałem. Póki stoi w miejscu. No, masz go? Moment, stop. Gdzie jest mój hak? Dynda? Dynda, no pewnie, że dynda. Teraz tylko pozostaje. No, niżej. Obniż pułap. Jest! Dobra, jest i on. Dobra. No to kierunek Maze Bank. Widać go właśnie centralnie przede mną. Najwyższy budynek wybudowany ludzką ręką w tej grze. Znaczy w sumie to jest wszystko wybudowane ludzką ręką, ale też w sumie nawet nie wybudowane, tylko zaprojektowane. Ktoś to musiał, kurczę, okleić. Poligony, piksele i te. Wiecie, o co chodzi? Nie mylmy gry ze światem rzeczywistym. No dobra, pojazd jest ustawiony w poziomie, więc nie będzie problemu, żeby go położyć na dachu, tylko kurczę. Najpierw go ustawić, później do niego wsiąść, ale żeby do niego wsiąść, to muszę być na tym dachu. Ej, dobra, to wiecie co zrobimy? Po prostu lądując, znaczy lądując, odstawiając samochód, postaram się też wylądować Cargo Bobem na tym samym dachu, wysiądę do auta,
wyskoczymy i to będzie próba numer jeden. Przypominam, mam 5 żyć, żeby to zrobić. Kurczę, no mam nadzieję, że się uda już za pierwszym razem, bo jedyne co muszę zrobić, to nie spaść na dach ani na tył. Wszystkie inne kolizje z ziemią powinny zakończyć się, kurczę, brakiem mojego zgonu. Czyli po prostu wielkim uśmiechem na twarzy Super Lamy i challenge completed, no. Taką mam nadzieję. Haha, tak sam się kręci na dole. Bardzo na dole. No ale dobra, widzi mnie w powietrzu, pewnie zwietrzył pismo nosem, o co chodzi. Przecież nikt nie bierze sobie samochodu i nie leci w kierunku mojej z banku tak po prostu. Na pewno wie, że challenge ma miejsce właśnie. Okej, dobra, dobra, już teraz spokojniej trochę. No, już można nawet zwolnić. Można też obniżyć delikatnie pułap. Dobra, prrr. Stój. Naprawdę powolutku teraz, powolutku. Chill. Dobra, jest idealnie. Dobra. Okej, żeby to nie miało miejsca, zaraz eksplozja. No. Jak teraz wysiądę, to spadnę. Dobra, albo wiecie co? W sumie lepiej będzie, ja będę miał troszeczkę więcej miejsca na dachu. Więc wyskoczę już tutaj. Żeby się udało szybko spadochron włączyć tylko. No, pięknie. Oh, shit. Nie, dobra, idealnie. Pięknie. Dobra. Przynajmniej to się udało. Więc tak, bierzemy. Fusilladę, tak? Dobrze pamiętam? Tak, jest. Szajster. Czy tam szyster. No dobra, no to co? Raz, dwa, trzy, go. I przypominam, przeżyć. To jest jedyny cel. No a spadając w ten sposób, to już na pewno się uda. No przecież... Bam! Dzień dobry. Challenge completed. Prosto. I jeszcze od razu Kratax się załapał. Siemaneiro. Co tam? Co ty zrobiłeś z tym samochodem? Człowieku! Jak mogłeś tak potraktować swoją brykę? Ej, nasz strój jest bardzo podobny, jeżeli nie identyczny. Fryzurka tylko inna. Tak, już się witaliśmy z salutem. Pozwolę, że zwinę to i się przejadę. Co ty na to? Do kogo strzelasz? Je, do policji. No dobra, to ci pomogę. Może wyrzutnię rakiet? Szkoda, że fajerwerków tylko. Ale w ogóle to robi jakiś damage? Coś, cokolwiek, a to przy okazji jeszcze pistolet z gatunku vintage też się pojawił, więc można go przetestować. Aaa, takie coś. Dobra, bo nie, stop, to są policjanci, więc... Fajnie by było nie zginąć teraz. Ej, kurczę, moment, to jest vintage? Nie, jest przeciwpancerny, co ja robię? Vintage jest tutaj. Czyli właśnie testowałem nowy pistolet, tak naprawdę strzelając starym. Super. No i ja i Kakatax umarliśmy. Kurczę, ej! To jest ciężkie do wymówienia. Ta twoja ksywka, człowieku, ej. Kakatax. Kurde, albo przynajmniej mój aparat mowy ma z tym problemy. Ja nie wiem, skąd to śmiechało. Kakatax. Nie, dobra. Bo jeszcze wejdę na złą stopę z jednym ze swoich widzów. Kurczę, i się źle stanie na kanale. I spadnie liczba widzów diametralnie. No jednego w dół. No chyba, że polecił mój kanał paru swoim znajomym i się okaże, że oni pójdą razem z nim. Nie, ale serio, w tym momencie, aby mój kanał zaczął jeszcze tracić widzów, a ostatnio serio ma taką tendencję. Widzę na przykład dwóch na plus, a następnego dnia jeden w tył jestem. Jakby ktoś obejrzał dwa materiały i stwierdził, że jednak, to jednak nie jest to. Nie, ale serio, aby kanał zaczął teraz diametralnie tracić widzów, aby zaczęli uciekać lawinowo, no to inaczej, sorry, ale mimo tego, że ja czerpię przyjemność z tego, to jak nie ma kto, komu tego oglądać, to po co? Ładny triczek, ale nie wiem, czy odjedziemy. Ej, może pojedźmy po zielone auto, jest w pobliżu, co ty na to? Co jest swoim prowadzeniem? Daj tu w prawo, nie? Dobra, to ja tu wysiadam, sorry. Poturlam się delikatnie, bo tam jest zielona furka. Graczy zbyt wielu nie ma na serwerze, więc jest duża szansa, że uda nam się go przejąć. Dobra, najpierw policjanci. Dobra.
Tu jest naprawdę niedaleko, Kakataks. Więc zapraszam za mną. Nie, serio, to jest jedna z tych ksywek, które lepiej się czyta i lepiej wyglądają na piśmie niż w trakcie wymawiania. Naprawdę. Który z tych tutaj? A, dobra, oznaczony strzałeczkiem jeszcze. Nie, no Penumbra. Dobra, no to klasycznie, Los Santos Customs. A następnie do doków trzeba będzie się udać. Ale dobra, weźmy Kakataksa z nami, jeżeli gdzieś tutaj jest. Idziesz? Nie? To wybacz, ale naprawdę nie mogę tutaj stać. Bo policjantów jest coraz więcej i coraz celniej do mnie strzelają. Dobra, gdzie tu jest wyjazd? Tak troszeczkę jestem oblężony. No, Simeon nie będzie zadowolony, że auto ma dziurawą karoserię, więc typowo, oprócz zmiany lakieru, trzeba będzie jeszcze zafundować blacharzowi troszeczkę roboty. Ups, sorry. Na pewno to nie sprawi, że przestaniecie mnie ścigać. LSC? Tam jest, dobra. Tak, dobra, ale jak pojadę na wprost, to na pewno, kurczę, w coś uderzy. Tędy? Może? Ale... Nie, ale naprawdę, kurde, Penumbra jest tak chamsko wolna! O, dobra, ale jeszcze nie zgubiłem. Czyli rozumiem, że co, Kakataks spowodował przypał, a ścigają mnie, bo jestem łatwiejszym celem, tak? Za w ogóle, którą masz rangę? Tak z ciekawości, 7! Możesz. Widzę, mamy tutaj świeżaka. Ktoś dopiero niedawno zaczął cieszyć się grą w GTA Online. Znaczy podejrzewam... O, shit. Oponka. Pięknie. Ale tu gdzieś jest odbicie. No właśnie, tutaj. Tego jeszcze nie zapomniałem, na szczęście. Wow, moment. Co? Przebita opona też wpływa na możliwość korekcji lotu w trakcie spadania? Dziwne. Ej, dobra, no ale przecież... No nikt mnie nie powinien widzieć, cholera, no. Wbijaj tu, wbijaj, wbijaj. Wbijaj, wbijaj. No, no, no. Jest. Dobra, udało się. My Batsu Pen... Co to jest sportowe? Nie. Zdecydowanie to nie jest sportowe. Lakier, 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 lakier. Tu. Ma to... No nie, no mam co prawda troszeczkę pieniędzy. No ale to nie znaczy, że mam od razu szastać forsą. Dajcie mi, nie wiem. Kurde, wszystkie są słabe. No niech będzie ciemna stal, jedźmy stąd. W sumie doki są już niedaleko. Więc pozostaje tylko wyznaczyć sobie dobry waypoint i coś zarobimy w tym odcinku. Dodatkowo poza zrobieniem challenge oczywiście. Tu. Kakataks śmiga w menu. Inaczej, no ale skoro oglądasz odcinki moje z GTA Online już od tak dawna, to kurczę, powinieneś być wyjadaczem, przetłumaczę co się gdzie robi. Ściskając lewo na krzyżaku robisz tamto, prawo, tamto, pa, więc kurczę, naprawdę wjechałeś na gotowe. Więc teraz tylko naprawdę zarobić coś. Wbić rangę i będziesz wyjadaczem. Klasycznym GTA-owym, spoko, dobra odmiana. GTA-owym wyjadaczem, tak jest. No ale poza tym i tak, największy fan moim zdaniem, teraz przynajmniej, doszedłem do takiego wniosku, że największy fan w GTA Online to są wszystkie mapki wykonane w Kreatorze. Przecież niektóre są tak świetnie kreatywne i dają tak wiele zabawy, że naprawdę chyba, jeżeli nawet nie będą pojawiały się challenge już pod odcinkami, bo jak wspomniałem wcześniej, no jest z tym troszeczkę problem ostatnio, to będę po prostu nagrywał najlepsze mapki z Kreatora, jakie będę w stanie znaleźć. Kurczę, naprawdę. Wydaje mi się, że tam największe pokłady zabawy można znaleźć. Ej, to dobra, trzeba w ogóle dobrze wyjechałem stąd. Ja już lepiej trzymajmy się waypointu, nie chciałbym teraz zabłądzić. To 2,5 km, no może się coś wydarzyć jeszcze po drodze nieprzyjemnego. Jakieś delikatne błądzenie, na przykład, nie wiem. Odbiję tutaj w lewo nagle, choć nie, w sumie nawet nie mogę, bo z jednej i drugiej strony są barierki, które zapobiegają temu, żebym zboczył z trasy. Ach, nie, ale serio, kurczę, są 2 km jeszcze. Mi się wydaje, że to jest tutaj praktycznie. Starczy skręcić w prawo, przejechać przez bramkę, zresztą szlabanik, kurczę, dachowiec. A, no gdyby nie to, że właśnie jestem naprawdę jedyne setki metrów. O,
od wyznaczonego celu, to naprawdę przyjąłbym to, bo 18750 to nie w kij dmuchał, a naprawdę wydaje mi się, że celem finansowym dla Superlamy teraz będzie uzbieranie na NTT. Bo miałem okazję pograć sobie troszeczkę poza nagraniami różne wyścigi i tym autem naprawdę najlepiej mi się po prostu jeździ. Nawet kurczę, byłem pierwszy, a co się naprawdę nie zdarza często. No ale też drugi, trzeci, kurczę, no nie piastowałem ostatniego miejsca, tak jak zwykłem to robić, więc kurde, może faktycznie. Po prostu trzeba dobrać odpowiedni samochód do stylu jazdy i może akurat NTT to jest ten, który najbardziej mi leży, po prostu. Dobra, ale spoko, spoko, że jesteśmy tu praktycznie, więc teraz jeżeli w nic nie uderzę, będzie świetnie. Tylko właśnie, moment, ile ja mogę zarobić za penumbrę? Mimo tego, że przemalowałem lakier, to jest samochód wyszczególniony przez Simeona, że ten właśnie konkretny chce dostać, no kurde, wydaje mi się, że 4000 max dostanę za to. Więc będę chyba sobie pluł w brodę, że zrezygnowałem z wzięcia udziału w dachowcu. Bo misja może i nudna, ale naprawdę opłaca się. Naprawdę się opłaca. Dobra, ja bym tutaj nie mógł przejechać wcześniej. Czemu waypoint tak oszalał? Dobra, no jest bez ani jednej ryski nawet. Dokładnie, good job, good job. Ale czy good payment? Ej, 5199 baksów? Ej, no nawet dobrze, nawet dobrze. 45 ranga w ekipie. I tak nie mam najwyższej. Ej, ale właśnie, będę musiał zrzucić okiem niedługo na social club i zobaczyć, czy przekroczyliśmy już granicę 30 członków. Albo też członkiń, oczywiście. Dobra, wpłaćmy tylko pekiel. Kochani, i w tym miejscu ja z wami się pożegnam. Ale spokojnie, kolejny odcinek już niedługo, bo mamy jeszcze pół godzinki, więc nagramy następny challenge. Jeżeli takowy uda mi się znaleźć gdzieś na kanale. Dobra, kochani, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!